Jesteśmy w kancelarii parafialnej na mojej parafii u Klemensa Hofbauera, nasz proboszcz, ojciec Łukasz Bucik i nasz przyjaciel parafii, radca prawdy Rafał Kopiński. Po co się tu spotkaliśmy? Po dłuższego czasu na ten temat rozmawiamy. No przede wszystkim widzimy, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Trudne czasy nastąpiły. No i też wiele było pewnie rozmów jakichś, co robić. Dzisiaj przede wszystkim sytuacja związana z pandemią. Wielu ludzi sobie z tym tematem nie radzi. Tracą pracę, tracą dochody, utrzymanie rodziny, martwią się o przyszłość. Więc też chcemy wyjść naprzeciw tym problemom i wyjść do ludzi, którzy potrzebują dzisiaj pewnej pomocy. W tej chwili może nie jeszcze tego tak nie widać, ale musimy też myśleć o przyszłości. Chociaż myślę, że jest wiele osób już na pewno, którzy się zastanawiają nad tym, co będzie za jakiś tam czas i mogą mieć jakieś problemy związane z utrzymaniem się, spłacaniem kredytów i tak dalej, więc wiele innych problemów. I chcemy taką otworzyć pomoc prawną w naszej parafii. Mamy tutaj odpowiednie miejsce. Też na pewno na początek mi się wydaje, że chyba musiałby to być zdalnie. Jak dzisiaj się uczą dzieci w szkołach, zdalnie nauczyciele prowadzą jakieś tam zajęcia. Może nie wszyscy potrafią dzisiaj w taki sposób, powiedzmy, się komunikować, ale mamy telefon, możemy w jakiś tam sposób próbować w jakichś konkretnych godzinach, by pomóc tym osobom otworzyć taki właśnie punkt w naszej parafii, czy w kancelarii parafialnej, czy na początek tylko samo telefonicznie, żeby mogli się kontaktować z nami i też byśmy mogli wyjść naprzeciw ich problemom. Panie mecenasie, może Pan nam się przedstawił i powiedział coś o sobie. Nazywam się Rafał Krupiński, jestem radcą prawnym. Od 16 lat wykonuję swój zawód, prowadzę swoją kancelarię. Zajmuję się różnymi sprawami, sprawami z zakresu spraw rodzinnych, spraw spadkowych, prawo spółek. W tej chwili trochę też prowadzę właśnie upadłości, w tym upadłości konsumenckich. No i myślę, że teraz tutaj też moje doświadczenie będzie mogło być wykorzystane w ramach pomocy dla parafii. Tak jak tutaj ojciec powiedział, no jesteśmy w takich czasach, że te problemy, które ludzie mają, trzeba im pomóc rozwiązywać, tak? Problemy prawne, bo to są i też tragedie różne w domach, tak? Które się odbywają, ktoś traci pracę i wydaje mu się, że już nie ma sytuacji, która by mogła mu pomóc, no to trzeba tą sytuację gdzieś podpowiedzieć, może znaleźć, tak? Aby go też wzmocnić, tak? Żeby on tutaj sobie mógł poradzić, bo w samotności to podejmuje się na decyzję trudniej niż kogoś można wysłuchać. Tak? Dlatego myślę, że ta misja tutaj, którą w tej chwili otwieramy dla parafian, no przyniesie efekt. Tak? Tutaj ojciec dobrze wspomniał właśnie o tym, że nie każdy sobie może poradzić z możliwością, żeby się zgłaszać przez jakieś połączenie internetowe. Myślę, że telefon taką najprostszą formą będzie, tak? Tu się jeszcze zastanowimy, jak to już co do szczegółów zorganizować. Natomiast ten telefon rzeczywiście jest taką formą, że zwłaszcza ludzie starsi potrafią to, mają to dobrze opanowane i wiedzą, jak chce go korzystać. Natomiast z kwestią internetu i takimi teleporadami, no może być dla nich troszkę trudniej, tak? Ale jakbym się wtrącił, ale my mamy tutaj ponad 1000 subskrypcji i my możemy robić live'y, czyli może pan mecenas prowadzić po prostu nawet z ludźmi jakiegoś webinara. Ale to ja tylko tak dokładam, tak, to tutaj czy są takie możliwości, jeśli chodzi o młodszych. Możemy pójść w tym kierunku. Chodzi o to, żeby jak największa grupa osób mogła skorzystać z tego. Tak jest cel, tak. No, kiedyś mieliśmy tutaj też prawniczkę, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, mieli tę prawniczkę, więc przychodziło.
przychodziła do nas w każdą środę i wiem, że zawsze byli chętni. Nie, zawsze byli chętni, a podejrzewam, że teraz jest jeszcze więcej problemów i dlatego też wyobrażamy sobie, żeby teraz no, nie było takiej możliwości, żeby ktoś mógł korzystać z tej oferty prawnej. Oczywiście też widzę, że o wiele więcej może być problemów. Dzisiaj depresje związane z tym, więc też mamy psychologa, terapeutę, który też tym się zajmuje i też ceny po prostu. I widzimy, że takie centrum otworzyć trzeba, pomocy prawnej, psychologicznej. Z każdej strony trzeba jakoś wspomagać. Sam też widzę, że nawet i w konfesjonale pojawiają się jakieś już takie problemy, więc mi łatwiej jest wtedy kogoś wysłać. Tutaj macie kogoś konkretnego, czy tutaj osoba, która jest tutaj psychologiem, to ona lepiej się na tym znajdziesz ja i potrafi też tam pomóc. Tak samo tej prawnej, tak samo jesteśmy w stanie do końca, ja sam jestem w stanie nigdy pomóc, więc tutaj cieszę się, że jest takie współdziałanie też i Kościoła i też osób świeckich, którzy mają też jakieś swoje zadanie do spełnienia w Kościele. No, oczywiście, że tak. I ja myślę, że do tych dyżurów takich stałych na parafii, czyli żeby przyjmować ludzi, jak to się wszystko już uspokoi, ta cała pandemia, to też można wrócić, bo ta forma takiego kontaktu bezpośredniego jest z mojej praktyki najlepsza, bo wtedy człowiek no tak dopowie tak naprawdę wszystko, tak? Natomiast tutaj wiadomo, przez te różne łącza teleinformatyczne, no trzeba mieć na uwadze też tajemnicę. Tutaj moją, tak, tajemnicę rasy prawnego przy wykonywaniu zawodu, no i ochrona tego, tak. Także wiadomo, że najlepszy jest kontakt bezpośredni, natomiast no, kontakty już poza bezpośrednio, no to trzeba mieć na uwadze, żebyśmy rozmawiali no, tylko z tą osobą o moich problemach i radzili, tak, żeby to było skierowane do tej konkretnej osoby, tak. Żeby też się nie narazić na no, pewne jej osobiste rzeczy. A często mamy w tej chwili takie też sprawy, które dotyczą spraw z zakresu spadków, tak, testamentów. No tak, takie dzisiaj są potrzeby też z uwagi na to, co się dzieje, że ludzie no, może nie myślą o swoim zejściu z tego świata, ale na wszelki wypadek chcą się zabezpieczyć właśnie poprzez takie zapisy testamentowe, tak. Czy też poradzić odnośnie spadków właśnie, jeszcze jak są jakieś długi, no to czy te długi przejdą, czy nie przejdą, jaka jest sytuacja, jak to wygląda, więc to są te sprawy, które ja dzisiaj też te porady w tym kierunku prowadzę, bo no, takie są dzisiaj potrzeby, że ludzie chcą po prostu być, wiedzieć, co się stanie, kiedy w sposób naturalny tak zejdą z tego świata i jak to będzie prawnie wyglądało po tym wszystkim, więc o tych sprawach też pewnie będziemy mówić. No to od kiedy zaczynamy ten temat? No właśnie, od kiedy zaczynamy? Rozpocząć, nie? Ojcze i panie mecenasie. No ja tutaj, nie wiem, jestem gotowy, tak? Myślę, że jakieś ogłoszenie chyba pójdzie, tak? Chcę ogłosić, tak. No bo więc no wiadomo, że ogłoszenia parafialne, strona internetowa, informacja na ten temat, że mamy prawnika, ale myślę, że najlepiej wyznaczone godziny, tak? Żeby w tych godzinach możemy nawet podać mu numer telefonu, znaczy duszpasterski dokładnie. Możemy tak zrobić, tak, nie? Żeby było bezpieczniej, oczywiście. Ja myślę, że moglibyśmy to zrobić w środę, 16-17, jeśli tutaj oczywiście jest aprobata ze strony ojca, to ja bym czas wygospodarował i wtedy byśmy to tak organizowali. A docelowo myślę, że będą to wizyty po prostu już bezpośrednie, tak tutaj osoby będą zainteresowane, przychodziły i będziemy te porady mieli tutaj na miejscu. Ale na ten moment, żeby też nie zostawiać, prawda, ludzi samych sobie z tym wszystkim, co się dzieje, no mieli zapewnioną jednak jakąś pomoc prawną. Jestem jak najbardziej za tym, żeby to już się zaczęło dziać. No właśnie. To czyli co? Myślę, że od przyszłej środy możemy zaczynać. Dzisiaj środa jest, więc kolejna środę. Tak, godzina 16. Tak. I to też na razie telefonicznie. Zobaczymy, jak długo. Jesteśmy w tej chwili w czerwonej strefie, więc jak to się dalej rozwinie, nie wiem. No, mamy też możliwość korzystania z internetu, czyli zakładamy, żeby ludzie przynosili nawet jakieś kartki, czy zostawiali
z informacjami, przecież mogą być też sprawy takie ogólne, o których by chcieli się na przykład... No jest tajemnica, więc mi się wydaje, że to też... Tak, też ale gdyby na przykład ja mógłbym, no ja załóżmy, zadałbym pytanie o to, że jak poradzić sobie na przykład z długami, które się w tej chwili pojawiają, ale nie mówiąc o tym, że nazywam się tak czy siak, tylko po prostu... Taka informacja. Taka informacja i wtedy może pan mecenas by wtedy też odpowiadał tak, szerzej. Mogę oczywiście, tylko teraz tak, każda sprawa jest indywidualna, to musimy sobie powiedzieć. No i to jest tak, że czasami trzeba, żeby ustalić ten stan faktyczny prawidłowo, no to kolokwialnie mówiąc trzeba wydobywać tą wiedzę o tym stanie faktycznym od osoby, która potrzebuje tej pomocy, tak, bo ona dokładnie nieraz nie wie, co ma powiedzieć, co jest istotne, tak, i żeby później ta porada była prawidłowa i żeby było po tej poradzie prawidłowe zachowanie i jakiś był scenariusz do tego, jak sobie z tym wszystkim poradzić, no to rolą moją jest to, żeby zadawać właściwe pytania o stan faktyczny. Bo osoba przychodząc nie wie o tym, że powinna jeszcze powiedzieć akurat o tej sprawie, a mówi o innej zupełnie sprawie, która nie ma istoty znaczenia dla stanu faktycznego, tak? Bo najważniejsze jest usłyszeć i ustalić wspólnie, jaki jest stan faktyczny. Bo do tego dobieramy narzędzia i pomagamy. I to jest bardzo ważne właśnie, że możemy mówić oczywiście ogólnie, ale każdy ma tą sprawę indywidualną. Nie ma spraw, są pewne sprawy, możemy powiedzieć, są to sprawy podobne. Ale jak przechodzimy do szczegółów, no to jest to sprawa każdego indywidualna, bo są różne potrzeby każdego, tak, nawet kredytowe. Nie każdy będzie chciał no, pewne rzeczy powiedzieć, tak, po co mu ten kredyt był tak naprawdę potrzebny, albo tak naprawdę dla kogo ten kredyt był potrzebny, do jakich celów mu służył, tak. A może ktoś będzie chciał, żeby tak zrobić, żeby ktoś tam się nie dowiedział o tym kredycie, tak. No różne są przesłanki. Trudno nam w tej chwili udzielić odpowiedzi, że ogólna taka jakaś porada na temat danej grupy podobnych, co prawda, przypadków, no, że ona będzie dawała satysfakcję, tak, komu, bo to może dzisiaj przeczytać też w internecie, tak, i po prostu jakąś wiedzę dostanie. No niekoniecznie to jest wiedza prawidłowa, tak, bo z tą wiedzą to też trzeba dzisiaj ostrożnie, że tak powiem. Tak? Panie mecenasie, mam jeszcze jedno takie pytanie, bo tak mi się teraz nasunęło, jak słucham ojca i pana. A może by pan też przygotował na przykład kilka takich swoich wystąpień, które my umieścimy w internecie, dotyczące tak ogólnie, żeby ludzie wiedzieli, w jakim zakresie mogą, taka edukacja prawnicza, bo o tym też możemy porozmawiać, bo czasem trzeba pomóc ludzi nawet naprowadzić na to, żeby później mogli przyjść ze swoimi problemami, bo nawet może sobie nie zdają sprawy z tego, jak postępować w pewnych sytuacjach trudnych. Oczywiście to, co pan mówi, indywidualnie, bo to jest każda sprawa jest indywidualna, no, ale gdzieś są, w takie pakiety się tworzą ludzi, że biorą chwilówki, robią różne rzeczy, jakieś jest niebezpieczeństwo z tym związane. No, pan ma na pewno olbrzymią wiedzę i może pan tutaj w jakiś sposób, powiedzmy, posegregować w tych swoich działaniach. Ale to taka jest dzisiaj luźna propozycja. Dla mnie najważniejsze jest to, że mogliśmy się spotkać i od przyszłego tygodnia zaczynamy. To co? Początek, tak?